Witajcie! Dzisiaj będzie mała rewolucja, ponieważ pokażę Wam klawiaturę mechaniczną, którą producent wycenił na 139 zł. Klawiatura ma kolorowe diody i jest to klawiatura marki Liokat. Zainteresowani? Tak więc zapraszam Was do oglądania. Ceny klawiatur Liokat macie w linku w opisie filmu. Tak więc zaczynamy! No i dzisiaj nowość od marki Liokat. Jest to klawiatura mechaniczna, która jest do kupienia w mega dobrej cenie, 139 zł, to jest oficjalna cena producenta. W zestawie otrzymujemy instrukcję do tej klawiatury oraz tak zwany key puller, czyli narzędzie do zdejmowania nakładek. I mamy tutaj mechaniczne przełączniki typu Blue. Nie są to ani Keyle, ani Outemu, ale jest to oczywiste, że gdzieś ta firma musiała poszukać oszczędności, żeby ta klawiatura była tak tania i dlatego mamy też tańsze zamienniki przełączników mechanicznych, a nie takie bardziej znane marki. Z instrukcji dowiemy się podstawowych rzeczy. Mamy podświetlenie LED, 10 trybów i wszystkie funkcje, które pokażę Wam za chwilkę. Natomiast widzicie tutaj też podkładkę Liokata. Producent wprowadził dwa nowe rozmiary, duże podkładki, bo wcześniej były tylko malutkie podkładki, typowo pod myszkę. Jest taka podkładka i jest jeszcze większa wersja. Też Wam link wrzucam do opisu filmu. Spójrzmy sobie na opakowanie. 1,80 m przewodu, niebieskie przełączniki, podświetlenie typu multicolor, czy tak nie do końca jeszcze pełne RGB, więc informacje mam takie bardzo, bardzo podstawowe. Natomiast co do samej klawiatury. Mamy przewód w oplocie, jest on ok, całkiem miękki. Przewód zakotwiczony jest, jak widzicie, na stałe. I mamy możliwość poprowadzenia go także sobie na boki, na lewo lub na prawo, albo centralnie. Mamy dwie gumowe stopki i mamy podwyższenia, które nie są gumowane i są takie, powiedzmy, dość liche. Mam nadzieję, że się tutaj nie wyłamią. Natomiast nie są tak solidne jak w droższych klawiaturach, to trzeba tutaj zaznaczyć. Jeśli macie podkładkę, to Wam taka klawiatura powinna się nie przesuwać, natomiast na blacie no, może się niestety przesuwać. Mamy obudowę, która w całości wykonana jest z plastiku. No, jest to taki w miarę ok plastik, ale jednak plastik, nie mamy tutaj żadnego metalowego, a wręcz aluminiowego frontu. No nie w tej cenie, moi drodzy. Pamiętajmy, że gdzieś trzeba było tą cenę tutaj zrobić poprzez cięcie kosztów. Klawiatura typu TKL, czyli nie mamy numpada, nie mamy żadnej podpórki pod nadgarstki. Natomiast jeśli chodzi o nakładki na klawisze, to są wyprofilowane. Nie aż tak mocno jak w niektórych klawiaturach, ale ok. Są takie leciutko chropowate, wydają się być dość dobrej jakości. Mamy układ hybrydowy, dwa długie shifty, długi backspace i duży enter, więc fajnie. Jest logo Liokata i mamy tutaj dwie kontrolki. Co do klawiszy, to są dość szeroko rozstawione i mamy także klawisze multimedialne. Poczynając od początku, mamy komputer, wyszukiwarkę, kalkulator, odtwarzacz multimedialny, do tyłu, do przodu, play, pauza, stop. Następnie jest wyłączenie dźwięku całkowite, ciszej, głośniej, blokada wszystkich przycisków klawiatury, FN plus Windows to jest blokada klawisza Windows, a FN plus W zamienia nam funkcję WASD z kursorami. Następnie mamy przycisk do LEDów i patrząc po kolei mamy takie stałe kolory, następnie mamy reaktywne, później mamy coś takiego, kolejny efekt, teraz mamy coś takiego, kolorowy wężyk, ok. Teraz mamy takiego wężyka, reaktywne typu Explosion, tego typu wężyk i następnie coś takiego. A potem już wracamy do stałych i jeszcze mamy tutaj tryby takie, powiedzmy, do gier. Klawisze od 1 do 6 dają nam tutaj poszczególne efekty. Natomiast jak wciśniemy jeszcze raz, to wracamy do domyślnego efektu i możemy też zmieniać prędkość efektów, a także możemy zarządzać jasnością. Mamy wyłączone pierwszy, drugi, trzeci, tak więc są trzy poziomy jasności i te diody wyglądają całkiem ok. Zobaczcie, nawet w ciemnym pomieszczeniu jest to dość dobrze czytelne, czcionka jest taka nieprzesadzona, bym powiedział, że w sam raz, tak więc ładne, kolorowe, czytelne LEDy. Tak więc w ciemnym pokoju wygląda to całkiem fajnie.
Natomiast jeśli chodzi o układ klawiatury, to zobaczcie, jest on taki całkiem standardowy, nie jest ten mechanik zbyt gruby. Mam tutaj taki wystający element, który jest charakterystyczną po prostu częścią tej klawiatury. Ja już takie rzeczy widywałem i pomimo, że producent tutaj nic o tym nie pisze, no to możemy tutaj sobie na przykład postawić telefon albo tablet. Można to sobie do tego celu, jak widzicie, przystosować. Nie ma żadnego problemu, telefon się tutaj dobrze trzyma. Tak więc no, mamy jako gratis taki uchwyt na smartfon, więc myślę, że fajna rzecz. I jeszcze jedna rzecz ważna. Chcecie pewnie posłuchać, jak te przełączniki Blue tutaj pracują. No to słuchajcie. Są dość głośne, natomiast klik nie jest aż tak mocny jak w niektórych przełącznikach. Spacja bardzo głośna. Natomiast same klawisze standardowe, jak to przełączniki Blue. Po prostu słychać ten moment aktywacji. Siła, z jaką trzeba nacisnąć, jest dość wysoka. No i kontrolki. Jedna do scroll locka. Dość słabo widać to światełko, ale pojawia się tutaj taka niebieska dioda. A druga do kapsa. Więc wiemy już, po co są tylko i wyłącznie dwie kontrolki, ale okej. Oprogramowania jak na razie do tej klawiatury po prostu nie ma. Jeszcze jedna ważna rzecz, test anti-ghostingu. Jest to klawiatura mechaniczna, więc ten anti-ghosting powinien być tutaj epicki. Oby był, sprawdzamy. No zobaczcie, jak to klawiatura mechaniczna, nawet niedroga, to anti-ghosting na bardzo dobrym poziomie, żwawy. Szybko te kombinacje wskakują. Tutaj mieliśmy nawet 28 wciśnięć, więc anti-ghosting jak najbardziej ok. Natomiast jak jest ze sztywnością? No zobaczcie, klawiatura jak jest na podwyższeniach, to troszeczkę się tutaj ugina. Pewnie nie ma żadnej płyty metalowej wzmacniającej. W tej cenie też się tego nie spodziewam. Natomiast jest to klawiatura typu turniejowego, więc jest krótsza i na tyle sztywna jest, że tutaj jest ok. Nawet na tych podwyższeniach, jak widzicie, nic się nie połamało. Więc troszkę tutaj pracuje frontem ten plastik, ale weźcie pod uwagę cenę. Nie można zrobić klawiatury tak taniej z takich materiałów jak klawiatury za 250-350 zł, to jest jasne. No a co ze stabilizatorami? No cóż, są. Mamy plastikowe stabilizatory, jak to w większości klawiatur, czy tańszych, czy droższych. Jesteśmy już przyzwyczajeni, że producenci pilnują, żeby te stabilizatory były w miarę dobrej jakości, więc to tutaj mamy. Nakładki wskakują, jak widzicie, w miarę ok. Nie ma tutaj większych problemów. Jak sobie weźmiemy taką nakładkę i się przyjrzymy, to widzimy tutaj niedoskonałości, że nie do końca jest to wszystko zeszlifowane tak, jak być powinno. A z drugiej strony, jak nie zdejmiemy nakładek, to nigdy się nie dowiemy, że one mają jakieś tam swoje małe niedociągnięcia. A właśnie tak jest w niedrogich klawiaturach, że gdzieś te materiały muszą być trochę innej jakości niż w klawiaturach dużo droższych. To jest naturalne, ale jak najbardziej widzicie, że wszystko działa tak, jak trzeba. Klawiatura ma dobry anti-ghosting. Fajny klik niebieskich przełączników, ma funkcję uchwytu na telefon lub tablet, to jest fajne. Nie są elementy mocniejsze i słabsze w tej klawiaturze, ale pytanie, czy w tej cenie należy wybrzydzać? Mamy nawet kolorowe światełka ładne, czego więcej chcieć za taką kasę? No dobrze, 139 zł, więc z czegoś trzeba było tutaj zrezygnować. Dlatego mamy plastikową obudowę, nie mamy numpada ani podpórki pod nadgarstki, nie mamy także oprogramowania, a zastosowane tutaj przełączniki są po prostu tańszymi zamiennikami znanych przełączników mechanicznych. To jest, myślę, że w tej cenie oczywiste. Natomiast co dostajemy w tej cenie? Funkcjonalną klawiaturę TKL, całkiem dobry anti-ghosting, przełączniki działają ok i mamy przyjemne diody. Tak więc jeśli szukacie podstawowej, niedrogiej klawiatury, nie macie specjalnie wygórowanych wymagań, to jak najbardziej można się zainteresować takim produktem. I w dzisiejszej recenzji będziemy zbliżać się do końca. Jeśli Wam się spodobała, przydała, będę wdzięczny za łapkę w górę i też koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Nic to nie kosztuje, a dużo mi pomoże. Tak więc dzięki z góry, pozdrawiam Was, cześć!